Dobra, czy łowca, czy kruk to jest zasięgowy? Zasięg nie może podejść broni typu. O, do walki wręcz. Modyfikacja dla mocy pocisku 33% bardziej skuteczna. Modyfikacja dla witalności mniej skuteczna. Ej, sorumbisty. Live. Ej, wyższy poziom trudności. Premia za zwycięstwo plus 3. Wrogowie są silniejsi. Dobra, na wyższym gramy. Oho, co to? To ten wyższy poziom trudności, tak? A czy on ma pod spacją skilla? Statua. Dotarcie, a zwiększy początkowe złoto. Zwiększy moc walki wręcz o 2. Moc pocisku, szczęście, życie zdobyte na piętrze. Ej. Czy życie zdobyte na piętrze nie jest najlepsze? Czas odnowienia pędu, czyli spacji, darmowe ponowienie losowania. Oho! Dobre. Piecnachę. Dodatkowe miejsce tymczasowe? Aha, okej. Okay. Miejsce w ekwipunku, dodatkowe miejsce w ekwipunku na piątym. 5 dodatkowych miejsc na piątym levelu. O kurde, zarąbiste to jest. Tak, ej, wiem. To jest to poza skrzynią, nie? Że tam sobie odkładasz, tak? Tu bym mógł dwa itemy odkładać, tak? Dobra, biorę tam pewno to. Ej! Ej, jak to? Następna ranga 10. Co to znaczy? A, to ile kosztuje, tak? Nie, no 7. A, że kole... Nie, w dupa. Poziom 5, 10, 15, co? Się na 10... Aha, okej. O Jezu. Zasięg podnoszenia. Przedmiot do spożycia. Sprzedaż przedmiotów. Życie. Klasa broni początkowych zwiększona o. O kurde, ty. To jest OP. Uwolnienie tytanitu. Wrogowie mają uwolnienie. No tak, rozumiem. I chyba to wezmę ogólnie. Te dwa. Czekaj. I moc pocisku. A jest tak obrażenia po prostu, czy nie? Tytanit to jest to, co teraz wydaje? Aha. No to se wezmę trochę, no zawsze coś będzie dropić. Taka inwestycja długoterminowa. Okej. Dobrze robię. I jeszcze. Życie na piętrze dam. A, przywraca. A to jest okej w sumie. Zawsze jakiś lifesteal. A ja to mogę ciągle resetować. Czyli jakbym teraz wpieprzył wszystko w moc pocisku, a jakbym grał wojem, to se wpieprzy wszystko w walkę wręcz, tak? To w sumie opa. A to są rzeczy, które zrobiłem. A te klucze, ej, mi są po co? Co mam 5 kluczy? Witam. O dobra, Luis z tymi kluczami. I tym zbrojami. Okej, dobra. Na razie grajmy. Wszystko się. O kurde!
Ale OP! Jak Uzi, brotato. Trzy levele. Dobra, wydaje mi się, że ta klasa postaci jest silniejsza niż Woj. W skrócie. Pyk, pyk, pyk. Jak to będę układał, to jeszcze nie wiem, ale kolej. Czekaj, jakbym dał powiedzmy tu. Czekaj. Nie, tu. Tu bym dał. I tu. Ta może być. Kusza automatyczna. Pozyskiwanie zasobów zawsze git. Ty, chyba że to grać na tych kuszach? A nie, za sztylet, okej, to nie. Więcej beczek, o! I myślę, czy te beczki nie grać. Wydaje się to dobre. Jak pijesz tylko jerbę, to znaczy chlapniesz za dużo, to normalnie zasypiasz. No ja mam generalnie godziny takie porypane, że wiesz. Ale nie no. Jakby ja tą jerbę robię na początku live'a i po 10 godzinach, to to już raczej wpływu nie ma na mnie. Bo już jest tyle razy zalane, że to już bardziej piję, żeby coś tam przez mordę przechodziło. Kiedy stream 48H? No nie ma w planach takiego nawet, wiesz. Czas oddawienia wynosi po każdych 6 strzałach, ostatnie trafienie jest zawsze krótsze i silniejsze. Co? Ale pytanie, co z kuszami będzie dobre na potem. Trzeba już myśleć powoli, co będzie dobre. A to topór. Czy kuszę to z kuszami łączyć i tyle. 8% obrażeń. No procentówki na takich kuszach to chyba nie najlepsze będą. Wziąłbym te beczki na razie. Same kusze automatyczne mówisz? 12, nie, a się łączy 3 te kusze, ok. Czyli tu bym musiał 3 sloty. No jest, jest krycik. To na razie może kryta wejść. Te beczki to chyba, chociaż to się wydaje spoko na potem. Gra polega na tym, co plecaki, bardziej plecaki połączone z brotato, wiesz? Bym powiedział. Albo z wampirami, ale no to już brotato prędko. Drzewko, jakie drzewko? Kurde, OP jest ta klasa. Dużo, dużo łatwiejsza niż tamta. A nie, dobrze, dobrze, dobrze. A nie, gówno. Musiał na dwie kusze grać. Chociaż w sumie jest na tyle łatwo na razie, że mogę. Life steal. To. Te beczki, co gadałem. Sąsiadująca broń do walki wręcz zadają premię. Cześć. Czemu wręcz? Wtupiam wręcz.
Dobranoc, kids. Cześć, dobra, wracam zaraz. A, synu, ty miałeś wolne, wybacz. Czyli się przerwa. Nie widziałem cię, wybacz, ale powodzenia, powodzenia. Miłej tam pracy dla widza. No ja to zaraz właśnie wypieprzę. Ostatni ranik. No dobra. Czekaj, w sumie mam już sloty na 4 kusze i raczej więcej bym nie grał, więc teraz gdziekolwiek mogę dawać, byleby się to jakoś tam łączyło. Podwójne kusze. Szansa wystrzelić podwójnego pocisku za każdą sąsiadującą broń na pociski. Aha. No. Będę grał chyba po prostu tak jak mi gada te kusze automatyczne teraz. Iluj. Tu chyba nie będę się pieprzył jakoś bardziej. Prędkość ataku spadnie, ale i tak jest gigantyczna to. W sumie dużo to nie zmienia. A szansa na kryta i szczęście. Weźmy to. Kusza, rewolwer to luj. Ten lifestyle wydaje mi się spoko. I muszę szukać mocy pocisku. Mocy pocisku trzeba szukać. Co mam w dupie? Gałąź dawała 5 do mocy. O kurde, co ty gadasz? Skipnąłem coś takiego? No to strollowałem giga. W skrócie. No to giga strollowałem. Project Zomboid. Znam tą grę, ale nie będę w nią grał. Dobra, czekaj, żebym znowu je strollował. Nie. Kurde, więcej beczek. No już tych beczek mam sporo. Pytanie, czy jeszcze potrzebuję. Ja to potrzebuję na pewno slotów, bo tu kusza kolejna nie wejdzie. Więc chyba nic nie będę już brał. Witalność, zbroja, nie. Pozyskiwanie zasobów, ale 3 szczęścia. To nie byłoby złe na teraz. Nie wiem, co mi daje szczęście. No tak, na tą kuszę nie ma teraz miejsca. Musimy 3 sloty mieć i będziemy mieli po... Dobra, grajmy tak. Co przeczytaj? Aha, co daje szczęście, przeczytaj. No racja. W sumie mądre. Kurde, muszę na obrażenia pocisku, bo zobaczcie, nic nie robię. Ale mi wyjaśniłeś temat, jaki? A, czemu nie będę grał w tym Project Zomboid? No inne gierki wolę. Nie chcę mi się za to brać, jakoś mnie nie przekonuje. Nie przekonuje do siebie ta gierka. Tym jak się prezentuje, wiesz? Pyk. O kurde. Chociaż nie. Jest okej. A właśnie, i teraz tak, 60%. Czym to się różni? DPS się aż tak różni? A, bo jest jeden DMG więcej, okej. Kusz szukajmy, albo czegoś. Kurde, gówno.
Dużo jest itemów na moc walki wręcz, ale mało jest na... Co jest? Na zasięgowe. No i znowu gramy na dwie. Chociaż mógłbym poszukać chwilę. XD. Zasięgu nie potrzebuję raczej na kuszach, także w dupie z nimi. A jest gałązka. Moc pocisku, rzeczywiście. Rzeczywiście widzę, jest. OP, no. Białą kuszę czy brać? Czy niebieskie już szukać? Bo trzy aż białe bym musiał. Kurde. A wiesz co? Luj. Zróbmy tak. Aha, już dał. XD. A i co szczęście daje. Masz większą szansę na zjeść rzadkich przedmiotów. Aha, no okej. Okay. No to to samo co w Brotato. Okej. Okay. No dobra. Racja Ksamil, racja, wybacz. Wybacz niedowiarkowi. A właśnie, nie zobaczyliśmy ile DPS-u jest na tej, na fioletowej kuszy. Trzeba zerknąć. Kurde, dobra giereczka. Już wiem, że po nocy będziemy w to grali. Jakaś... Czy szkoła życia się nadaje do takiej gierki? No to ciężko powiedzieć, tak szczerze. Bo na tej grze się dość trzeba skupiać jednak. Chociaż... Zależy chyba jaki run. Pewnie są postacie, gdzie trzeba bardzo. Dwa sloty to do dupy. Chyba, że coś sprzedam potem. Albo już sprzedam coś. Albo kogoś. Susi. Wybacz, widzu. Albo nie. Ej, to jest niebieskie. Ja pierdzielę. I teraz pytanie. Kurde, wiesz co? No, dużo niby golda jest. Zróbmy tak. Riski poleć. A nie. Nie mogę dwóch odłożyć przecież. Czyli musiałby niebieski wypaść i tak. Strollowałem. Ja pierdzielę. Popieprzy mnie. No i nie mogę tak zrobić. Nie mogę odłożyć dwóch. Ja pierdziel. Nie, widzowie, popijewszy mnie po prostu. Luj, sprzedaję, idziemy w szczęście. O, lifestyle. Dobra, gramy. Trzeba przyspieszyć trochę ten run, bo się ślamazarze. Warto dawaj martwi. Warto dalej martwi się od dealera. Jakiego dealera? Ty ile mam lifesteala? 8. Będę miał 12. No to chyba git. Wydaje się dużo bardziej silny ten łucznik. Przynajmniej w early w porównaniu do wojownika. O, exp wypadł, jednak szczęście coś daje. Trzy levele, nice. Nice, 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 nice. Tu bym dalej chciał iść. No. I teraz tak, mogę ją w razie czego tu odłożyć. Ty, szczerze?
Kurde, zrobię tak. Tylko kie... O kurde, teraz tyle itemów poblokowanych będzie. Ja pierdziele. Nie no, z dwóch slotów to nie wypadnie kusza. No, wypadła, ale nie ta. Nie, tak. Jest, jest. Niebieska jeszcze. Dobra, zaryzykowałem i oddał. Na szczęście. Ale to był raczej troll. Zwój. Nie. Siwy dym. Tak. Dobra. Zobacz teraz, co się dzieje, jak chłopy padają. Dobra. Już jest po gierce. W skrócie już jest po gierce. Zgadzasz się? Ten dźwięk lifestyle jakbym potępił. Oli skrzynek jest, ale w ogóle exp nie leci za skrzynek. No kurde, exp nie dało za skrzynek, co to ma być? Niebieską znowu dało? Ja pierdzielę. W dupę se niebieską wsać, no. Chociaż czek, a nie, bo znowu zrobię ten sam błąd co wtedy, że odłożę tu i będzie lipa. Jaka szansa, że da dwie kusze na jednym obrazku? Jakakolwiek jest? Moc walki, wręcz moc... O kurde, ojojoj, pijemy to i mam to w dupie. Dobra, patrzcie co da, moc pocisku, prajga. Jezus Maria. Do dupy. Ej, zobacz. Ej, jest taki item, żeby moby przeszywać hitami? To byłoby tak, opa. Bo jak clear będę chyba miał za mały niedługo. Jest. O, padł boss, padł boss. To się mini boss. To mi się wydaje, że clear niedługo będzie sporo za mały. Kurde, dobra gra. Rel? Zgodzisz się ze mną, przyjacielu? Osiem. Osiem. Raz. Dwa. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, nie. Raz, dwa, nie. Nie, nie da się pięć kusz do tego przyłożyć, nie? Dupa chyba się nie da. No tu chcę. Kurde no. Szmata. Veigar tank build poleciał od ciebie. Wziął 5.
Co? Teraz grałeś build pod Veigar Tanka, który ja grałem 5 lat temu na LoLu? Jak? Da się jeszcze grać nim? Kurczę, trzeba znaleźć to na pewno. Moc pocisku plus jeden. Jeden. Dużo to jest jeden? Luj, wezmę. A, bo to jest jeden slot. To jest okej. O kurde, no i to jest to. Mamy już 15 moc pocisku. I kurza, kurde biała. No i wezmę, najwyżej sprzedam potem. Za tom. Ej, czekaj. O kurde, przecież ja nie dam rady na dwóch fioletowych kuszach. Muszę niebieską mieć. No, muszę mieć niebieską. Ja muszę mieć niebieską, widzowie. Ok. Nowy grze taki build poleciał. A okej, tu masz rację. Pierwszy liga, zgadzam się. Tak. Dobra, muszę przyspieszyć widzowie tego rana, bo ślamazarzy trochę. Level. W sumie to podnoszenie materiałów w tej grze jest useless w porównaniu do Brodato. Bo tutaj zabijanie mobów już daje expa. Podnoszenie golda daje golda. I tyle. Ty, albo... Tak? Dobrze mówię? No tak. Już 25 minut ran, a to gdzieś napisane jest? Bo ja ślepawy, wybacz. Jest automatyczna i niebieska. Dobra. Porażenia 9%. Procent, kurde, te procenty to chyba tak o będą dawać. Chociaż 14 jest. By tak nastakować tych, ale ja mam minus 9 już. W dupę, zanim ja to zbiorę, to chyba nie ma co. Chociaż, kurde, może zacząć trzeba? Oczywiście białą dało. Klasyk. No i kolejne gówno. A to? A, kryt. Użyj. 25% obrażeń. Aha. Okej. No to bym to wziął. Liczysz głowę każdą sekundę. Aha. Okej. Pułapka na środku. Widzisz mnie? Dobra, znalazłem wreszcie drogę. Ubiłem olbrzyma. A, tego na dole. Co się windą zjeżdża. No i gratuluję, no. Ale ciężkie to DS2, nie? W sensie, jeżeli chodzi o mapę. W porównaniu do jedynki. W jedynce dużo lepsza mapa. Dużo bardziej czytelna. Ogólnie piękny świat w jedynce. Najlepszy z trylogii. Pyk. Ale i biorę to. Szansa nakryta. O, jest kusza niebieska.
O kurde, to nie ta. Ja pierdziele, i gold w dupę poszedł. Najloj. O, jest. Hitboxy dramat, a dodajesz sobie statystykę ADP? O, jeden do przybicie. Jest. To na razie na trzy grajmy. Bo nie wiadomo kiedy da. Tak, Drako, bo to ta statystyka w tej części jest powiązana z przewrotem. Jak ją dodasz, to będzie nam to w przewrocie będzie tak jakby więcej klatek niezniszczalności, coś takiego. Czyli będzie przewrót działał coś jak w jedynce, dużo lepiej. Czyli nie będzie tak, że robisz przewrót, a i tak dostajesz kita. Dodaj sobie tak do 25. W ogóle jak coś, to mogę dać ci DC i napisać jak ogarnąć odnośnie konwoju w ETS-ie na multi. Spoko dudzik, napisz do mnie. Kurde, może zrobimy przed Sekiro konwój, ale nie wiem, chyba po dopiero. Tak, Drako, no to jest ważne, dodaj sobie to. Giga ważna statystyka w dwójce. Ona jest tylko w dwójce ogólnie. Jest to dziwne, ale no. Jest kusza, ale biała. Białą to se. Z białą to se wiesz, co możesz zrobić. Susi. O, kradzież życia. 5. Tylko problem jest taki, że typu miejsca teraz nie mam. Kurde. No jest problem. No luj. Grajmy jak jest. Chyba na trzy kusze będziemy już grać. Spoko dudzic. Ale właśnie no nie wiem czy zrobimy to teraz czy po Sekiro, więc na spokojnie. Ale DMG w sumie jest bardzo dobre już. Tylko to przebicie to jakoś... A bo pewnie ich dużo musi być, nie? Żeby to ładnie wchodziło. Ten lifestyle, dźwięk lifestyle'a potki. To jest trochę dziwne, ale ok. Ty no, ale w sumie clear? Nawet niezły tym przebiciem. O. Chyba żadnego itemu nie było na tego. A nie jest. Trzy levele, proszę, trzy, proszę. Jest. Nice. Nice, nice. No jak nie podchodzą? Coś tam podchodzą, nie? Dobra, tu trzy. Tak? I chyba do góry trzy. Nice. Jest zarobiść. Tylko biała kusza. Kurde, biała to do dupy, nie? Wziąłbym to, to. Ale cztery kusze byłoby chyba lepiej niż te dwa itemy. Chociaż, luj, zagrajmy. Jak jest, zagrajmy. Inaczej nie dało, więc zagrajmy tak. Zwiększa obrażenia. A, jeden elitarny wróg. No to ja to użyję. Co to jest elitarny wróg, rel? Coś tam dał.
Gałązka chętnie. Kurde, ale gdzie ten? O kurde. Ulepsz jedną broń do następnej klasy. Co, jedną czerwoną kuszę zrobimy? Iluj? Tylko wtedy bym musiał fioletową dropnąć, to się nie pyli. Zablokuje to po prostu. Jak wypadnie niebieska kusza, to ją sobie po prostu do fioletowej wpieprzę. No. Chyba ta. Szansa teraz w dupę, że to wypadnie. Dobra, musimy znowu dwa levele wbić, tak mi się wydaje. A i teraz ma być elita gdzieś, gdzie jest. Gdzie elita? Tu. Aha, dwie elity są, co? O kurde. Padły dwie elity już chyba. Tak? Czy druga żyje? Dwa levela? A nie, my musimy trzy wbić. O ja. Ej serio, wydaje mi się, że statystyka szczęścia, jeżeli ona wpływa na to, czy ci drobnie z beczki exp, jest popieprzenie OP w tej grze. Bo to daje prawie że level. Dobra, i teraz tak, trzy. Kurde, no trochę ci brakowało. Czemu w górę nie mogę? Aha, bo to jest max. No to do dupy. W teorii mogę selnąć coś zaraz. Kurde, białą dało, chyba że białą do niebieskiej. Nie, no niebieskie. Na trzy może będę grał i luj. Ale wtedy by fioletową musiał dropnąć. Ja pierdzielę. Fioletową kuszę to nigdy nie dropnie. Nie ma bata. Kolejne to, ale już tego nie potrzebuję. Aha, dropnęło fioletową. Ale nie tą, co trzeba. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Skipuję chyba to jednak. O, moc pocisku, prędkość ataku, ale moc pocisku tylko dwa. Takie ose, no. Niektóre itemy też tyle dawały. Czerwoną dało, ale nie tą. Co dało? Którą? Niebieską i boostujemy ją na fioletową i gramy na cztery fioletowe i luj. Tak? I jak wypadnie znowu niebieska, to się ją weźmie na ten. Aha. Nawet nie zrobię chyba. No to ja tego nie zrobię, bo wypieprzę to, tu dam to. Będzie brakowało jednej. A nie, mogę coś sprzedać w sumie. Ale tego szczęścia nie ma co. Dobra, patrzcie co robię. Ok. Ej, czekaj. Ja pierdzielę, przed chwilą coś gadałem. Ja jestem porypany.
Miałem grać na cztery fiolety. Co ja zrobiłem? Przecież ja teraz tej kuszy nie dam. Jezus Maria, co ja mam zrobić teraz tak? Nic, no. Bije level i wpieprzę. Dwa levele potrzebuję. Ale strollowałem. Giga strollowałem, bo teraz nie, no nie wypada, no nie zrobię. Już będę miał jedną niebieską, dwie fioletowe. I teges, nie? Ja już tego nie zmienię, bo no nie wypadnie mi to, co trzeba. Nie ma bata. Już elita padła? Ezu. Oj, widzowie, widzowie, no tak trollować to też trzeba umieć, rel. Nie no, fioletowa to nie dropnie, no nie ma bata, no nie ma bata, że fioletowa dropnie. Nie ma bata, że fioletowa szmatucha dropnie. A w tą stronę się jeszcze da iść. No lifesteal bym co coś tam. 5-4. Ja pierdziele dropnęła. XD. Ej, nie, bo to znowu na 3 będę grał. Luj. Zaraz wypadnie kolejna, mówię ci. Jeden przebidzie 12 zasięgu. No. To lepsze to chyba, co mam. I tak mam przebicia już bardzo dużo, nie potrzebuję więcej chyba. Szukamy kuszy. Co się w dupę? Aha, golda nie mam. Szmata. No nie może wypaść znowu fioletowa tak dla widza? Dobra, po tej rundzie zobaczymy DPS kuszy. Tej czerwonej jaki jest. Powinien być, wydaje mi się, w okolicach setki. A nawet więcej. Ale zobaczymy. Dwa levele są minimum w tej rundzie. Ej, wydaje mi się, że szczęście jest mega OP. Plus itemy na beczki. Te rzeczy trzeba abuzować. I luj. No, rozumiemy się. Trzy levele wpadły. Czekaj, ja gadałem, że dwa są. Nie wiem jak trzy. 100 to mało? Jak mało? U mnie dużo. Nie obrażaj moich buildów. Bo cię poszczuję. No. Szansa na kryta. Moc pocisku, szansa kryta. No. O Boże, ty, ja mówiłem, że 100. Jest 450 DPS-u. Ja pierdzielę. No to jest dużo więcej niż to, co mówiłem. Delikatnie więcej. Moc walki wręcz za każdą regenerację. Moc... Jezus, ta regeneracja, jaką ja mam? Minus 6. Jesteś szmatą w skrócie. Słyszysz? 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 Szmata.
Czekaj, to bym wziął. No nie może być kusza normalna, tylko ta szmatucha luj ci na łeb. Teraz 6 regeneracji. Dobra, gramy jak jest. A, bo to 3. No mógłbym to upchać, ale ja muszę teraz 3 levele, żeby kuszę znowu, no ja... Już nie mogę gdzie sprzedać. Poprzednie miałem 40, co 40 regeneracji? Ty, bo ja mogę paść jak pet. Czy nie? Nie, dobra, żartowałem, wybacz. Poprzednie miałem 0,40 regeneracji aż. Jakby tamten item wtedy wypadł, to ja pierdzielę, walla boga by było. Rel? Byłoby tak zwane walla boga. Byłoby tak zwane walla boga heszkę w myszkę. Reli? Relius Morelius? Co ja mam zrobić? Co kliknąłem? A. Ej, znowu. 15 witalność? Nie chcę. To bym w sumie wziął, ale nie chcę. Dobra, 19 runda, czyli potem jest lasior. Idziemy spać. Trzecia godzina. Myślę właśnie, co ja mam teraz robić? Jakieś propozycje? Czy po prostu zostawić tak jak jest i dołożyć co tam wypadnie i luj. Pytanie, czy ja potrzebuję defa? Czy ja potrzebuję DMG? Ale tak szczerze chyba nic. Szukaj kuczy lepszej za niebieską. No niby racja no. Level jeszcze, czy nie? Kurde, nie da już. Sadge. Mało brakowało. No jest niebieska jeszcze jedna. W teorii można by coś wypieprzyć. Coś, co mało daje. Czy to daje dłuższy 4 lifesteala na ten moment gry? Ty, no znalazłbym. Powiem ci tak. Szukamy kuszy. To mi najwięcej. No way. No way. No way. Tak po prostu dało dwie niebieskie? Dobra, łyknę se widzu twoje zdrowie. Proszę, moc pocisku. Jest jeszcze 5 dało, dało 5. Jeszcze kusza, ale kuszy to już nie chcę. Chociaż czekaj, ile to daje? 30%. I tak byłaby OP. DPS 270, a nie, no to jest DPS połowa tego, co tutaj. Już chyba lepiej jakieś boosty.
Niebieska. To wezmę. I co jeszcze? I chyba to. Kompas. Szansa nakryta. To szczęście bym już wypieprzył. Dwa nakryta, a to pięć. Kurde, nie wiem. Jeszcze jedno kowadełko szukać w sumie? Masz rację, można szukać. Bo już chyba nic lepszego nie... Widzu, jesteś w dupę five headem. Dało, no. Czyli co to jest? W przypadku otrzymania śmiertelnego obrzędu życie. Kamień filozoficzny. Kowadło. Ale 10 pozyskiwanie zasobów tylko. 10 witalność i masz życie dodatkowe. Czy to jest takie OP, jak myślisz? Ty, w sumie to jest bardzo duża różnica, bo to jest 150 DPS-a. To kowadełko daje, czyli nic lepszego po prostu wypaść nie mogło. Nie mogło być nic lepszego, tylko to tak nas wzmocniło. To już chyba tyle, nie? Prędkość ataku. Chyba nie ma co tego. Bo to za bardzo nic się zmieni. Wiesz co? Wypieprzę tego lifestyle. Wezmę jeszcze to. No dobra. O, jeszcze fioletową w ogóle dało. Gramy. Gramy. Gdzie boss? Gdzie boss? Gdzie boss? Jest. O kurde, jakiś inny. Ale dostaje, widzisz to? Chłop, jak dostaje, ty. On nie wie, co się dzieje. Ja myślałem, że padnę przez chwilę. O mój Boże. No dobra. Powiem tak, dostałem właśnie 4 czy 5 różnych achievementów na streamie po tym ranie. Także XD. 50 minut to trwało prawie. 10 minut krócej niż tamten. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć